Witam Państwa bardzo serdecznie, nazywam się Gabriel Maciejewski, jestem wydawcą i autorem książek. Spotykamy się w naszym wydawnictwie, w Klinika Języka, w studiu, które się tutaj znajduje, w momencie, kiedy zbliżają się święta Bożego Narodzenia, proszę Państwa. I tak się złożyło, że w tym roku, przed tymi świętami, mamy bardzo szeroką ofertę nowości, ale nie tylko nowości, o których zaraz opowiem. Zanim to jednak zrobię, chciałbym, proszę Państwa, dokonać takiego porównania. Ponieważ czas przedświąteczny od wielu już lat pełen jest fałszywych krasnali, przeskalowanych, udających świętego Mikołaja, którzy poruszają się po drogach ciężarówkami z pewnym określonym napisem oznaczającym nazwę znanego dosyć napoju i to sprzedają. No więc, proszę Państwa, ci wszyscy Mikołaje wychodzą nam już bokiem, szukamy czegoś innego i oto w tym roku pojawiła się alternatywa, to znaczy media przypomniały sobie o tym, że święty Mikołaj był biskupem Miry, a jego szczątki w Azji Mniejszej, a jego szczątki spoczywają w mieście Bari, albowiem zostały wykradzione przez żeglarzy z Bari i przewiezione tam, co stało się przyczyną wielu cudów za wstawiennictwem i sprawstwem samego świętego Mikołaja. No więc, proszę Państwa, między prezentami, jakby to powiedzieć, masowej produkcji, a naszymi książkami, powiem bezczelnie, różnica jest taka, jak pomiędzy tym przeskalowanym krasnalem, a prawdziwym biskupem Miry, którego szczątki spoczywają we włoskim mieście Bari. Tego jestem pewien. Choć może to oczywiście wyglądać na pychę z mojej strony. Proszę Państwa, właśnie dojechała do nas biografia admirała Johna Fishera. Ja już o tej książce mówiłem i tak się szczęśliwie złożyło, że dostaliśmy ją w okresie przedświątecznym. Myślę, że niewielu wydawców zdecydowałoby się na wydanie takiej książki. Ona wpadła mi w ręce przypadkiem, albowiem przypadkiem spotkałem pana Wojciecha Króla, a raczej jego żonę, która chciała wydać u mnie zupełnie inną książkę, o której może kiedyś opowiem. Nie wiem, czy ona się ukaże, bo to jest powieść trzytomowa. Ale okazało się, że zarówno ta pani, jak i jej mąż dysponują innymi ciekawymi publikacjami, których nikt nie chce wydać. No więc ja mogę się nawet pochwalić, że jestem specjalistą w wydawaniu tych książek, których nikt inny nie chce wydać. Dlatego, proszę Państwa, że interesują nas treści autentyczne i treści powszechnie ważne. Nie interesuje nas za to stymulowanie emocji. Oczywiście wielki polski polityk Donald Tusk powiedział, że jak ktoś nie umie grać na emocjach, to nie powinien się bawić w politykę. Wszyscy wiemy, gdzie dzisiaj jest Donald Tusk i z czym musi się mierzyć. Niech dalej podąża tą drogą i niech dalej wierzy w to, że granie na emocjach jest najważniejszą umiejętnością polityka. Z wydawcami jest podobnie, proszę Państwa. Wielu wydawców, wielu autorów usiłuje grać na emocjach. My tego nie robimy, bo to jest plastikowy krasnal. Po prostu. To jest plastikowy krasnal udający świętego Mikołaja. My, proszę Państwa, w świątecznym, przedświątecznym okresie promujemy treści autentyczne, które zwalają z nóg i które są powszechnie ważne. Jest to, myślę, pierwsza zagraniczna biografia admirała Johna Fishera, twórcy okrętu Dreadnought, czyli tej konstrukcji, która stała się podwaliną i podstawą sukcesów brytyjskiej marynarki wojennej w obydwu wojnach światowych. I pewnie będzie tą podstawą tego sukcesu nadal. Fascynująca biografia fascynującego człowieka, o której jeszcze będę opowiadał. Na razie jestem pod zbyt wielkim wrażeniem tego, co się tutaj stało, czyli olbrzymiego nakładu, który przyjechał do magazynu, który został właśnie rozładowany. Szczerze Państwu tę książkę polecam i będę o niej mówił jeszcze później. John Fisher, ojciec Dreadnought'a, autorstwo Wojciech Król. Mam nadzieję, że pan Wojciech zgodzi się na jakiś wywiad i będziemy promować zarówno jego osobę, jak i te publikacje, a być może jeszcze inne książki, które kiedyś dla nas napisze. Niezwykły, niesamowity zbieg okoliczności. Spotkał się wydawca z autorem, poznaliśmy się w październiku. Mamy, proszę Państwa, początek grudnia i gotowa jest książka. A byłaby wcześniej, tylko że się maszyna w drukarni popsuła i dopiero dzisiaj dowieźli ją, czyli 7.
Sądziłem, że będzie w końcówce listopada. Cieszmy się, że jest z nami. Proszę Państwa, to nie wszystko. Wcześniej przyjechała do nas książka autorstwa Gabriela Ronaya, brytyjskiego uczonego, brytyjskiego historyka, który wyemigrował z Węgier w 1956 roku, Anglik tatarskiego Hana. O niezwykłej postaci, która pozostawiła sporo śladów w źródłach do historii XIII wieku, czyli o angielskim mnichu i rycerzu, który został najważniejszym na odcinku europejskim dyplomatą mongolskim w czasie najazdu Mongołów na Europę. Książka ta to owoc niezwykłej zupełnie pracy, drobiazgowej kwerendy, przeglądania opracowań, no i tekstów źródłowych z niesamowitymi wnioskami, z kolorytem epoki, no i fantastyczną okładką Tomka Bereźnickiego, na której widzimy rycerza, który odsłania wierzchnią swoją szatę z krzyżem templariuszy, a pod spodem widzimy Soyombo, czyli znak Czyngis-Hana, symbol państwa mongolskiego, z którym Mongołowie wyruszali na swoje podboje w XIII wieku. Są to treści, proszę Państwa, niespotykane nigdzie. Niespotykane nigdzie. One nie służą do tego, by stymulować emocje, które stymulują wszyscy. One wywołują emocje, ale są to emocje zupełnie innego rodzaju. To nam nie ułatwia pracy i nie powoduje, że sprzedajemy nasze książki lepiej albo łatwiej niż inni, dlatego że no, one są zupełnie niepasujące do formatów rynkowych, ale są prawdziwe. I to jest ich wielka wartość i będziemy tak, proszę Państwa, czynili dalej. Anglik tatarskiego Hana, Gabriel Ronay, okładka Tomka Bereźnickiego. Oprócz tego, o czym już mówiłem, powieść Leona Kaen, Niebieski sztandar, opowiadająca o najeździe mongolskim na Środkową Azję i Europę, relacjonująca bardzo plastycznie, autor się bardzo postarał, ponieważ był przez długi czas pracownikiem biblioteki Mazariniego w Paryżu, miał dostęp do źródeł. Na podstawie tych źródeł stworzył bardzo plastyczną wizję tego podboju, bardzo plastyczną wizję funkcjonowania jednostki w olbrzymiej armii mongolskiej ruszającej na swoje wielkie wyprawy. Wszystko to Leon Kaen zrobił z myślą o współczesnej mu polityce, czyli polityce III Republiki wobec ludów wschodu, wobec Turków i ludów tureckich zamieszkujących Środkową Azję, ponieważ Turkom, którzy reformowali właśnie swoje państwo w duchu świeckim, nie muzułmańskim, przypisywał wiodącą rolę w podbojach mongolskich, albowiem gro armii Czyngis-Hana stanowili żołnierze wywodzący się właśnie z ludów tureckich. Wspaniała historia, sprzęgnięta ze współczesną autorowi polityką i jakże aktualna w dzisiejszych czasach ze względu na postawę prezydenta Recepa Erdogana. Tak? I jego politykę azjatycką, i jego politykę wobec Rosji. Wszystkim Państwu to polecam, mnóstwo analogii Państwo tutaj znajdziecie, mimo tego, że jest to powieść, ale powieść niezwykle plastyczna, napisana z niezwykłym zaangażowaniem i wielką znajomością rzeczy przez Leona Kaen, który był nie tylko bibliotekarzem, ale także agentem III Republiki na Bliskim Wschodzie. Szczerze zachęcam, fantastyczny prezent, podobnie jak wszystkie inne książki, które już pokazywałem w sam raz pod choinkę na święta Bożego Narodzenia. Proszę Państwa, chciałem jeszcze przypomnieć o tym, że mamy ciągle biografię świętego Ludwika, w którym sprawa najazdu mongolskiego na Europę jest poruszona, dlatego że no to są czasy panowania Ludwika Świętego. Ludwik Święty wysyłał poselstwo do Karakorum, do Wielkiego Hana. Ludwik Święty, jak każdy władca europejski, musiał się wobec tego najazdu w jakiś sposób opowiedzieć. I on, tutaj jest cały duży fragment, ponad 100 stron poświęcony najazdowi mongolskiemu na Europę oraz relacji państwa Franków Zachodnich, które przeistaczało się wówczas we Francję, taką jaką znamy dzisiaj, wobec agresji mongolskiej na Europę i wobec ludzi, którzy z tą agresją się zetknęli, czyli głównie wobec cesarstwa Wenecji i Królestwa Węgier.
Biografia świętego Ludwika, mogę jeszcze dodać to, co już mówiłem, jedyna na świecie, bądź jak chcą niektórzy, jedna z dwóch na świecie, na pewno najobszerniejsza na świecie biografia świętego Ludwika, znakomity prezent pod choinkę dla ludzi interesujących się historią i dla ludzi, którzy nie oczekują, że ktoś będzie stymulował emocje, które oni już znają i opowiadał im te same historie, które słyszeli już po 10 razy, bo to nie są te same historie. Proszę Państwa, dlaczego ja uporczywie wracam do XIII wieku? Dlatego, że dostrzegam tam wielkie i poważne analogie z czasami współczesnymi, z których my sobie nie do końca zdajemy sprawę. Ponieważ najazd mongolski na Europę wynikał nie z tego, że Mongołowie byli krwiożerczym, dzikim ludem, ale z tego, że byli oni narzędziem, które miało zmienić stosunki ekonomiczne w Europie i udrożnić handel poprzez szlak północny, szlak jedwabny i szlaki prowadzące nad Morze Bałtyckie ze środka Azji, czyli po prostu z Chin. I proszę Państwa, nie będzie przesadą, jeżeli powiemy, że cała produkcja XI, XII i XIII po częściowo wieku europejska, którą Europejczycy konsumowali, którą się ubierali, której używali, mam na myśli przemysł lekki, przemysł ciężki, nie przemysł spożywczy, choć też był istotny i produkty przemysłu spożywczego ze wschodu docierały do Europy. Cała ta produkcja skoncentrowana była na wschodzie. I to bynajmniej nie w świecie arabskim, który był tylko pośrednikiem, ale w Indiach. Już wielokrotnie o tym mówiliśmy i to jest zawsze dla wielu ludzi zaskoczeniem, kiedy ja mówię, że te związki pomiędzy Indiami a Europą były silne i znaczące. Tak było, proszę Państwa, i ślady tego znajdujemy w wielu miejscach, w wielu tekstach źródłowych, w poezji, w pieśniach trubadurów. Te Indie były istotne, a karawany zmierzające do Europy i statki płynące z Europy z towarem z Indii w zasadzie utrzymywały tę Europę i Europa konsumowała tę produkcję chyba w zasadzie całą. No więc jeżeli sobie postawimy taką hipotezę, która moim zdaniem jest szczerą prawdą, to najazd mongolski będzie próbą likwidacji tej konsumpcji i odcięcia rynku indyjskiego od Europy, co potem, proszę Państwa, powraca jako nieziszczone nigdy marzenie Europejczyków o odnalezieniu drogi do Indii, które w końcu staje się faktem dopiero w momencie, kiedy w XVII wieku Sir Thomas, znaczy wcześniej Vasco da Gama i Portugalczycy, a potem tak naprawdę Sir Thomas Rowe dociera do subkontynentu. Ale to ciągle nie jest to, co było przed najazdem mongolskim. Tak? Czyli mamy Europę, najazd mongolski jest istotną cezurą, bo mamy Europę przed najazdem mongolskim, która ma kontakt z Indiami, Europę po najeździe mongolskim, która wzdycha i żyje tym mitem Indii, do których koniecznie trzeba dotrzeć. Nie dlatego, że tam były przyprawy, choć pewnie też one były jakimś tam elementem tego handlu. Przede wszystkim stal i tkaniny, które importowało się z Indii, które potem powróciły w XVII wieku na rynek europejski i stały się wielkim problemem dla rozwijającego się przemysłu tkackiego Francji, Anglii, Niemiec i innych krajów. Ze względu na swoją jakość i ze względu na ich ilość, która po prostu była tego masa. Proszę Państwa, dlatego wiek XIII przypomina bardzo czasy współczesne, bo podobnie jak wtedy, tak samo dzisiaj, ludzie decydujący o produkcji uzgodnili, że ta produkcja będzie po prostu na wschodzie. Tak? Nam się wydaje, że to jest wymysł nowoczesności, tak? Bo mamy lepszy transport, statki kursują, są silniki, samoloty latają, ale to nie ma żadnego znaczenia, na pewno nie ma aż tak dużego znaczenia, jakby nam się zdawało, bo wcześniej cała produkcja przed najazdem mongolskim i też po nim była skoncentrowana na wschodzie. Natomiast no, ten najazd zdecydował o tym, że przez długi czas ta produkcja była przywożona, tekstylna, stalowa, była przywożona z Chin. Przypominam, że płaszcz świętej Jadwigi, jak mówi legenda, wyprodukowany był w Chinach. To było przed najazdem mongolskim, ale też świadczyło o tym, że docierały do Europy Środkowej, Zachodniej towary z Chin. Konkurencja między ośrodkami produkcji w Chinach i ośrodkami produkcji w Indiach
spowodowała, że ośrodki konsumpcji, czyli Europa, zostały no, w pewnym momencie zdewastowane po to, żeby przekonać decydentów znajdujących się tutaj, że trzeba zmienić dostawcę. Tak to widzę i tak to będę opisywał. Mam nadzieję, że kiedyś uda mi się znaleźć tyle czasu, żeby w jakiejś przyjaznej, bardziej może czytelnikowi nie zajmującemu się ani amatorsko, ani zawodowo historią te sprawy zrelacjonować. I będzie to oczywiście taka książka, która pewnie będzie się wydawała wielu fantazją albo fantastyką paranaukową czy jakąś socjologiczną, ale uważam, że warto. Uważam, że warto. Nad formułą jeszcze pomyślę. Proszę Państwa, XIII wiek jest ważny, bo jest podobny do naszych czasów przez różne elementy, ale głównie przez to, że gro masowej produkcji jest na wschodzie i Europa żyje z handlu ze wschodem. Dlaczego? To jest też wielkie pytanie, wielka dyskusja, skoro rynek chiński zwyciężył, tak? Skoro rynek chiński wyeliminował produkty indyjskie z dystrybucji w Europie, no to dlaczego potem się załamał? No bo produkcja europejska zaczęła być konkurencyjna, prawda? Ktoś wpadł na pomysł, że nie trzeba jeździć i sprowadzać tego z Chin, zwłaszcza że rynek, którego gwarantem było państwo Czyngisydów, rynek, który był bezpieczny, rozległy, szlaki handlowe przez Wielki Step były zabezpieczone przez żołnierzy Wielkiego Hana, to wszystko się załamało i zmusiło Europejczyków do rozwijania własnej produkcji i stąd mamy cywilizację, proszę Państwa, w Europie z takich właśnie momentów dziejowych. To wszystko jest szalenie ważne, dlatego ja będę o tym pisał w rozmaitych formułach, będę się tym ekscytował, będę o tym Państwu opowiadał i mam nadzieję, że Państwo będziecie w tym wszystkim współuczestniczyć. Na razie zachęcam do kupowania prezentów na święta, ale także jak miną święta, również zachęcam do kupowania naszych książek, do czytania ich, bo są naprawdę niezwykłe i będziemy dbali o to, żeby one takie właśnie pozostały. Jeszcze słowo o książce, którą już prezentowałem, Złe czasy Stanisława Karpińskiego, czyli o tym, jak człowiek odpowiedzialny za emisję pieniądza, dyrektor Banku Polskiego, musi się zmagać z agresywną głupotą polityków i jakie go przy tych zmaganiach nachodzą przemyślenia. Bardzo skrupulatny, drobiazgowy pamiętnik Stanisława Karpińskiego, który zaczyna się w roku 1924, a kończy się tuż przed śmiercią autora w 1943 za okupacji niemieckiej. Stanisław Karpiński był człowiekiem, który z ostrożnym pesymizmem podchodził do postaci Józefa Piłsudskiego oraz jego akolitów. Zdawał sobie sprawę z tego, jak wyglądała rzeczywiście sytuacja Polski i książka ta, podobnie jak poprzednie, proszę Państwa, nie stymuluje żadnych znanych emocji i nie ma tu żadnych powielanych w mediach historii, które traktujemy jako prawdę objawioną. Tak? Tu są same konkrety, o których opowiada nam no, postać nie byle jaka, bo dyrektor Banku Polskiego, więc nie mamy podstaw, żeby mu nie wierzyć, albowiem człowiek ten robi w pieniądzu. I pieniądze interesują go przede wszystkim, a także funkcjonowanie gospodarcze kraju. Nie ma tu stymulowania emocji i nie ma tu dobrze znanych historii. Są same nieznane i zaskakujące fakty. Bardzo Państwu dziękuję. Mam nadzieję, że Państwo zdecydujecie się na zakupy w naszej księgarni. Zbliżają się święta Bożego Narodzenia, gwiazdka. Ale to jest dobra okazja do kupowania książek, ale w zasadzie każdy dzień jest taką okazją, dlatego że, tak jak mówiłem już, te nasze książki różnią się od treści obecnych na rynku dokładnie tak, jak biskup Miry różni się od plastikowego krasnala, który udaje świętego Mikołaja. Jeszcze raz Państwu dziękuję za uwagę i chciałem serdecznie podziękować wszystkim, którzy dzięki zakupom naszych książek przyczyniają się do tego, że nasze wydawnictwo prosperuje. Życzę Państwu wszystkiego najlepszego i błogosławionych świąt Bożego Narodzenia, spokoju i zdrowia. I żeby wszystko szło tak, jak sobie zaplanujemy i żeby Pan Bóg miał nas w swojej opiece. Bardzo dziękuję. Do widzenia. Do usłyszenia.